Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy w siedzibie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego profesora Tomasza Kozłowskiego, wybitnego naukowca, wykładowcę akademickiego, a także człowieka wielu talentów. Ponieważ od lat współpracujemy, Tomku, na jednym wydziale, od kilku lat również w jednej katedrze, pozwolę sobie zwracać się do ciebie bez tytułowania. Świetnie. Na co dałeś mi swoje przyzwolenie. Tak, jest, oczywiście. Tak? Oczywiście. Jesteś tarnowianinem? Nie, nie jestem tarnowianinem. No to proszę to sprostować. Nie, urodziłem się w Tarnowie, ale to było związane z jakimiś tam komplikacjami porodowymi mojej mamy. Natomiast ja jestem stopniczaninem. Stopnica jest miejscowością za Buskiem, takim no, w tej chwili już miastem od paru lat, powrotem, bo kiedyś była ważniejsza od Buska. Busko leżało w powiecie stopnickim w XIX wieku, tylko zostało tam przez Rosjan jakoś tam stopnica ukarana, jakieś tam były tego rodzaju przejścia. W każdym razie małe miasteczko, urokliwe, bardzo dużo mi dało. Myślę, że ta część tej wrażliwości, którą jakoś tam we mnie siedzi, to wynika z tego właśnie stopnickiego dzieciństwa. No wiem, że szkołę średnią już realizowałeś w Krakowie, czyli zostawiłeś stopnicę. Tam też studiowałeś na Politechnice Krakowskiej. Jak się to stało, że związałeś się z Kielcami i dlaczego pomyślałeś o karierze naukowej? To znaczy właśnie odwrotnie. Pomyślałem o karierze naukowej i z tego wynika związanie się z Kielcami. Mój promotor mojej pracy dyplomowej coś tam we mnie widział i zaproponował mi asystenturę. Tak to wtedy wyglądało. Teraz to troszeczkę inaczej ta kariera wygląda. W każdym razie profesor Pietrzyk pracował w tym momencie na dwóch etatach. Na Politechnice Krakowskiej, skąd się wywodził, i na Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie pełnił funkcję nawet przez kilka lat dziekana. Tak. Wydziału. I pamiętam, że on mi dał taki wybór, no, ponieważ byłem z województwa świętokrzyskiego, a równocześnie już byłem wiele lat związany z Krakowem, to dał mi po prostu możliwość wybrania miejsca pracy, czy to będzie Politechnika Świętokrzyska, czy to będzie Politechnika Krakowska. Ja się przez pewien czas zastanawiałem, nie było to długo, ale wziąłem pod uwagę moich rodziców, to, że mogę im być potrzebny gdzieś tam kiedyś w przyszłości. No i dlatego wybrałem Politechnikę Świętokrzyską. Po prostu dlatego, że 64 km od Kielc jest stopnica. Poniekąd odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, w którym miałam cię zapytać, czy miałeś naukowych mistrzów, naukowe autorytety? No, na pewno profesor Pietrzyk był kimś, kto mnie zaraził tym konkretnie, tą konkretnie dziedziną, bo no, był geotechnikiem, zajmował się tym, czym się geotechnicy zajmują, czyli tam fundamentowaniem, właściwościami podłoża, ale sam robił doktorat i habilitację z przemarzania gruntów budowlanych, czyli mówiąc w skrócie, woda zamarzając w takim porowatym ośrodku, no zupełnie inaczej się zachowuje, część jej w ogóle nie zamarza, w dużym zakresie temperatur duża ilość pozostaje niezamarznięta, czyli w stanie ciekłym, ale czy to jest stan ciekły, to też można dyskutować. Wszystko to wydało mi się ogromnie ciekawe i właśnie profesor Pietrzyk mnie tym zainteresował. I wokół tego krążył już mój doktorat, potem habilitacja, no i właściwie to, co zrobiłem naukowo innego, to było zainteresowanie się już bardziej szerzej iłami, minerałami ilastymi, bo te zjawiska, które są najciekawsze dotyczące gruntów, nie tylko związane z przemarzaniem, ale w ogóle gruntów, to są zjawiska związane z frakcją iłową, czyli takimi najdrobniejszymi cząstkami niewidocznymi gołym okiem. Cząstki piasku na przykład widzimy, prawda? Weźmiemy, przyglądniemy się dłoni, to widzimy, to są rzędu milimetrów wymiary, ułamka milimetra, no a te cząstki iłowe to jest poniżej 0,002 milimetra i one ze względu na swoje mikrowymiary ogromnie mają inne właściwości i ich właściwości te mikroskopowe wpływają na makroskopowe zachowanie tych gruntów, które są zupełnie czymś szczególnym w świecie przyrody i w tym kierunku poszedłem, czyli właśnie właściwości iłów. A, no właśnie, fizykochemia jesteś tutaj, jesteś, dałeś dowody tego przed chwilą, specjalistą od geotechniki, mechaniki gruntów, a zwłaszcza zastosowań kalorymetrii skaningowej oraz przemian fazowych wody w ośrodkach porowatych. 6 lat temu wyszła twoja
monografia PWN. w PWN. Nie chcę cytować tytułu, bardzo bym prosiła, żebyś to zrobił sam i odtajnił pewne skróty, które tam się pojawiły. Ze skrótami w samej nazwie, w samym tytule. Ze skrótami jest problem i w nauce cały czas on występuje. Zresztą nie tylko w nauce, na przykład program, kanał telewizyjny HBO. Jak my mamy to wymawiać? HBO czy HBO? I no, mamy problemy właśnie. Bardzo często, bardzo często no, spolszczamy, bardzo często częściowo spolszczamy, cywę powiem jak K, ale już resztę po polsku i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, w tym przypadku tego tytułu, to ja nie wiem, jak należałoby go przeczytać. Zastosowania kalorymetrii skaningowej tak. DSC, MDSC i QI, MDSC, czytam to teraz po polsku oczywiście, aha, ale to są skróty, to są akronimy angielskich nazw, czyli no, może powinno się to inaczej nazywać. W badaniach iłów i minerałów i lasty. Tak. Oj, pamiętam tytuł swojej książki. No super. No i to są tam różne odmiany. To znaczy, że jesteś jedynym autorem. Kalorymetrii skaningowej. Nie, no mogę się nauczyć, prawda? To są odmiany kalorymetrii skaningowej, a żeby je wyjaśnić, co się za tym kryje, to trzeba by w ogóle powiedzieć, na czym polega kalorymetria skaningowa. Nie wiem, czy sobie tego życzysz i czy uważasz, że słuchacze ewentualnie, jeżeli się w ogóle pojawią, byliby zainteresowani. Nie, ale wystarczy, jeżeli to są pewne specyficzne skróty dotyczące akurat tylko kalorymetrii skaningowej, to osoby zainteresowane na pewno to znajdą. No właśnie, choćby... ale tego jest ta książka, bo ona to wyjaśnia. No. Super. Cała monografia. Teraz jesteś dziekanem, tak? Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Jak zatem godzisz administrowanie, pracę dydaktyczną z badaniami naukowymi? To mi przychodzi do głowy taka anegdota. Otóż u nas takie pytanie jest klasycznym pytaniem. To znaczy, no, zakłada się, że każdy godzi, czyli administruje, równocześnie prowadzi badania, bo nikt nie jest wyłączony na przykład z oceny okresowej, żaden pracownik naukowy nie jest wyłączony z oceny okresowej tylko z tego powodu, że pełni funkcję nawet rektora. Ustawa tutaj nie robi żadnych wyjątków. Wszyscy mają badać. Natomiast byłem kiedyś na Alasce, no właśnie z racji tych moich związków z przemarzaniem gruntów, na Fairbanks University. I tam zaprowadzono mnie do takiego dyrektora Instytutu Badawczego lokalnego. No my mamy też na Polityce takie centra badawcze, coś takiego. I wiedziałem, że to jest naukowiec, no więc podczas rozmowy zadałem uprzejme pytanie, no jak pan godzi na badania naukowe z tym administrowaniem. Dokładnie takie pytanie. Tak. A on z takim oburzeniem na mnie spogląda i mówi, jakie badania? Ja jestem dyrektorem. Dla nich to było oczywiste, zawód dyrektor. Że jeżeli ktoś administruje, to już nie bawi się w naukę, tylko całą sobą administruje. Przestanie być tym dyrektorem, wróci do nauki. No, w każdym razie tak się okazało, że oni tak to widzą. Także no, odpowiedź na twoje pytanie tutaj jest taka, że no, na pewno nie da się tego godzić właściwie w pełni, czyli być takim samym naukowcem, tak samo wydajnym, jeżeli się pełni funkcję, no, to życie są rzeczy absorbujące. Tak jest. No potwierdzam, ponieważ też mam w pewnym okresie obciążającą funkcję administracyjną na swoim koncie. Jak oceniasz kondycję dzisiejszych uczelni technicznych? Czy nadal będą przede wszystkim lokomotywami postępu technicznego, czy też bardziej dobrze zarządzanymi firmami? Ja bym powiedział, że one w ogóle nie są lokomotywami postępu technicznego. Nie chodzi wcale o polskie uczelnie techniczne. Znowu odpowiem anegdotą. Akurat tak się złożyło, że przed tygodniem chyba czytałem wywiad z panem Sołowowem, najbogatszym Polakiem. I on akurat w tym momencie był świeżo po przejęciu jakiegoś fabryki tworzyw sztucznych w Niemczech. Robi takie konsorcjum, które w tym momencie jest drugim na świecie producentem sztucznego, syntetycznego kauczuku. I co zwróciło moją uwagę? Powiedział, no i razem z tymi zakładami przejęliśmy świetnie wyposażone centrum badawcze zatrudniające 60 naukowców. O, i to jest właśnie sedno sprawy. Tak naprawdę naukę w naukach technicznych, moim zdaniem, nawet na Zachodzie, niekoniecznie w Polsce, robią naukowcy, którzy są zatrudnieni przy
w produkcji, czyli w tych centrach produkcyjnych, ogromnych centrach produkcyjnych, które mają ogromne pieniądze i mogą tę naukę finansować na poziomie wyższym niż szkolnictwo wyższe, wbrew swojej nazwie. Także wydaje mi się, że nie negując wkładu naukowców, którzy są zatrudnieni na uczelniach technicznych, w rozwój nauki, chyba wydaje mi się, że centrum leży gdzie indziej i będzie powoli się przesuwało w kierunku właśnie przemysłu. Wydaje mi się, że i w Polsce to obserwujemy. Byliśmy taką ekipą z naszego wydziału w fabryce produkującej kotły. No byliśmy pod wrażeniem, jakie oni badania naukowe właśnie robią, jakie oni mają sprzęt badawczy. No to wszystko jest trudne do odtworzenia przy naszych warunkach finansowania. Było inaczej, kiedy projekty unijne pozwoliły nam zapatrzyć się w aparaturę na wysokim poziomie. Ta moja monografia by w ogóle nie powstała, gdyby nie potężne finansowania ze strony Unii Europejskiej. I oczywiście ten sprzęt jest bardzo drogi, ale to są zastrzyki, potężne, ale po prostu zastrzyki, które się w tym momencie skończyły, wypaliły. Boję się bardzo, że ten sprzęt będzie się starzał, że będziemy powoli się oddalać od tego, co się w tej chwili w nauce dzieje. No i to jest pośrednia odpowiedź na twoje pytanie. No, dosyć pesymistyczna, jeżeli chodzi o to. No dość pesymistyczne. Sama obserwuję i potwierdzam, że w pełni masz rację. Jeszcze troszkę wrócę do dzielenia twoich funkcji administracyjnych z pasjami różnego rodzaju. I ma się wrażenie, że w twoim świecie, w twoim życiu jest miejsce na wszystko. Jak ty to robisz, że godzisz życie naukowe, akademickie? Skąd u ciebie taka otwartość na kulturę, sztukę, twórczość? Wiem, że fotografujesz, komponujesz, piszesz wiersze, ukazuje się twoja płyta z piosenkami. Tak. Jak ty to robisz? To są dwa różne pytania. Skąd się to bierze i jak godzę? No, zauważ, to bardzo, że dwa. Tak, ale wiem, skąd się bierze, zapamiętasz. Na panie, skąd się bierze, to oczywiście nie jestem w stanie odpowiadając odpowiedzieć. Na drugie, zapamiętasz. Z tym się urodziłem i zawsze byłem ogromnie wrażliwy na muzykę. No, nadwrażliwy, wiem to dobrze, pamiętam siebie z dzieciństwa. Brałem do ręki instrumenty, grałem na wszystkim, co tylko wpadało mi w ręce, słuchałem płyt na gramofonie tym tradycyjnym w domu rodzinnym. Potem bardzo, bardzo byłem mocno w to zaangażowany od zawsze, natomiast no, nie godziłem, no bo robiłem karierę, nazwijmy to, naukową. I tak naprawdę to no, ciekawostką może jest to, że ja zacząłem tworzyć na poważnie piosenki, czyli robić to, o czym marzyłem całe życie i co robiłem tam pokątnie gdzieś tam tylko dla siebie, w momencie, kiedy złożyłem wniosek profesorski. To był dokładnie ten czas. W tym momencie stwierdziłem, że okej, zrobiłem swoje, jakiś etap zakończyłem. Nie mówię, że zwijam manatki, że przestaję być naukowcem, ale na pewno był to taki jakaś granica, po której stwierdziłem, że mogę oddać się tym pasjom. I wtedy założyłem kanał na YouTube i wtedy zacząłem te piosenki tworzyć, wyposażyłem sobie studio domowe. Także no, faktycznie to jest prawdą, że nie da się tego godzić w takim sensie, żeby i tu coś zrobić, jakoś tam no, zaznaczyć swoją obecność. Co najbardziej lubisz robić? Nie da się na to pytanie odpowiedzieć. Najbardziej lubię żyć, a życie jest bogate we wszelakie różne aktywności. No to bardzo pojemne. Tak. No więc właśnie. Więc po prostu rzecz w tym, że moja filozofia to jest przeżyć jak najwięcej żyć. No w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że mamy tylko jedno życie, no niestety. Nie wierzysz w reinkarnację. Nie wierzę w reinkarnację, ale jeśli chodzi o życie pozagrobowe, to jest ono tematem bardzo wielu moich piosenek, bo ja tam ustawiam na różnych poziomach to ewentualne życie pozagrobowe. Nigdy na religijnym, nigdy, natomiast na wielu innych jak najbardziej tak. Więc to jest zupełnie inna rozmowa. Natomiast no, to nasze życie tutaj ziemskie, ja niestety uważam, wierzę, bo nie ma na to dowodów, słowo wierzę jest tutaj sensowne, najbardziej właściwe. Wierzę, że mamy go tylko jedno i jedno to bardzo mało, tak mi się wydaje. Dlatego należy robić wszystko, aby zwielokrotniać te nasze życia. No i to chyba jest taki napęd tych wszystkich pasji, czyli no na przykład fotografuję ptaki, jeżdżę w przyrodę, dźwigam potężnie ciężki sprzęt, czatownię, rozkładam całymi godzinami na te ptaki
czyham i no, jakieś tam wyniki mam, bo rzeczywiście te różne rzadkie gatunki udało mi się podejść. I, no i teraz, no, jak mogę odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem bardziej szczęśliwy w tej czatowni, kiedy udało mi się wreszcie ptak podleciał i wreszcie go mam? No, czy też sukces. Jestem bardziej szczęśliwy, kiedy piosenka wychodzi, kiedy mam świetny pomysł i super melodię i teraz już nad nią pracuję, a potem ona się ukazuje? Kolejny nie sukces. Da się oczywiście tutaj ustawić tego jakiegoś rankingu. Mhm. To są chwile szczęścia i to są chwile szczęścia. Zawsze to tworzenie jest ogromnym źródłem szczęścia dla mnie i przypominam sobie, że Albert Camus podał 3 warunki szczęścia, ale ja sobie nie przypominam, jaki był 3, bo pamiętam 2, a może dlatego pamiętam te 2, bo te 2 się do mnie odnoszą. Tam te 2 z tych 3 to było tworzyć i żyć z przyrodą. No, dokładnie te 2 rzeczy, tak się jakoś składa, że realizuję. Tworzę, bez przerwy tworzę życie, fotografię, tworzę muzykę, tworzę teksty, piszę wiersze, a równocześnie żyję z przyrodą przez te zainteresowania właśnie przyrodnicze, przez to fotografowanie przyrody. Kolejne pytanie dotyczy tego, co czytasz, pomijając oczywiście literaturę naukową, bo w tej pewnie siedzisz na bieżąco. Co oglądasz i czego słuchasz? Zacznę od końca. Właściwie to zabrzmi to teraz strasznie, to co powiem, ale słucham właściwie tylko siebie, jeśli chodzi o muzykę. No tak to jest, tak to jest. Mam w domu ogromną kolekcję płyt. Ale skrajne poczucie samokrytyki. Odkąd zacząłem tworzyć, to jestem tak przesycony muzyką, że po prostu ja nie mam ochoty na słuchanie muzyki jako rozrywki. Mówię oczywiście o generalnej zasadzie, no wiadomo, że raz na jakiś czas czegoś słucham. Mam potężną kolekcję płyt z muzyką klasyczną, z muzyką rozrywkową, z jazzem. I tak naprawdę to od pewnego czasu, a ten czas to jest mniej więcej czas, kiedy zacząłem tworzyć własne piosenki, to one leżą. I jeżeli już wreszcie jestem wolny i wylezę z tego mojego, nazwijmy to, studia i kładę się z książką, to robię to w ciszy. Także jestem po prostu tak przesycony dźwiękami, tym bardziej, że pracuję się w słuchawkach, ja tracę słuch przez to moje hobby, że jeszcze dodatkowe źródła dźwięku w tym momencie już mi nie są potrzebne. No ale jeżeli chodzi o czytanie, cóż, no czytam właściwie, mam takie fazy, w których czytam różne rzeczy. Nie mówię, że uciekam od beletrystyki, bo czytam też beletrystykę, ale no jednak najczęściej czytam rzeczy popularno-naukowe albo wprost naukowe, ale nie z mojej dziedziny. Ogromnie mnie zainteresowało kilka lat temu genetyka w tej swojej odmianie populacyjnej, czyli no ja chyba wykład będę tutaj jeszcze miał z tego, to właśnie no zobaczymy, jestem, jak mi to wyjdzie, ale chciałbym się tą wiedzą wykładu właśnie podzielić. No, ogromnie to są dla mnie ciekawe sprawy. No nawet można powiedzieć, że w jakimś sensie były dla mnie objawieniem. No, na przykład to, że 60 parę procent Polaków to są krewni. To jest coś absolutnie niezwykłego. Nam jakoś tam była piosenka Disco Polo, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. No, kto by przypuszczał, że w tym jest zawarta ogromna prawda. Bo naprawdę większość Polaków jest ze sobą spokrewniona, a ten przodek żył 12 tysięcy lat temu. Ten wspólny mężczyzna przodek, bo co innego jest pokrewieństwo męskie, a co innego jest pokrewieństwo ze względu na matkę. No ale to o tym bym mówił właśnie w okazie. Więc tutaj ściągałem sobie książki po angielsku, bo bardzo mało jest literatury w języku polskim na ten temat, jak się okazało. I tutaj musiałem gdzieś tam na Amazonie wynajdować pozycję, bo tak mnie to niesamowicie interesowało. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat to. No, uznaję, że to jest przeciekawe. No ale tak jest chyba ze wszystkimi zainteresowaniami. No, każdy ma jakieś zainteresowanie, które sam uznaje za ciekawe, a inni no, ziewają, kiedy słyszą o tych sprawach. Czym dla ciebie jest czas? Pytam dlatego, że w swoich piosenkach często eksponujesz upływ czasu. Jak się nad tym zastanowić, to chyba w każdej piosence jest mowa o czasie i to jest właściwie moja obsesja. Nawet nieraz sobie myślę, że przynudzam z tym czasem. Tak, no czas jest rzeczywiście dla mnie czymś też bardzo fascynującym. Mam tutaj takie wspomnienie smutne, związane z doktorem Piastą, znanym ci doskonale, nawet bliżej niż mnie. Właśnie doktor Piasto zaproponował mi, żebym wykład o czasie wygłosił na otwarciu Uniwersytetu Otwartego, otwarciu roku akademickiego, otwartym. Bardzo mi się ta propozycja spodobała i przygotowałem właśnie specjalny wykład poświęcony naturze czasu, paradoksom z tym związanym i tak dalej.
No i jasne, czas to przemijanie. Okazało się, że właśnie inicjator tego wydarzenia nie żył już po kilku miesiącach. To było właśnie nasze takie ostatnie... takie drugie dno. Tak, właśnie. Właśnie akurat kiedy wygłosiłem na jego prośbę ten wykład o czasie i o przemijaniu, no okazało się, że to już są jego ostatnie miesiące. Także często o tym myślę. No, oczywiście, że to jest zbieg okoliczności, chociaż no, nie jestem do końca przekonany, bo mój światopogląd jest bardzo taki nieco pełen sprzeczności, bo no, jestem z jednej strony racjonalistą, naukowcem, a z drugiej strony wierzę w różne sprawy, które chyba są śmieszne dla czystego racjonalisty, na przykład w to, że taką strukturę czasu, i teraz właśnie odpowiadam już bezpośrednio na twoje pytanie, tak zwanego wszechświata blokowego. Wszechświat blokowy jest akceptowany, ta koncepcja jest akceptowana przez bardzo wielu fizyków, ale wielu uważa to za kompletny bezsens. I mówimy tutaj o fizykach z górnych półek, czyli w noblistach na przykład. No, ja się skłaniam ku tej koncepcji właśnie czasu wszechświata blokowego, a to jest specjalna koncepcja czasu. Chodzi o to, że jakby nie istnieje upływ czasu. Istnieje tylko jakby poukładane zdarzenia. I przeszłość i przyszłość równocześnie istnieją. I tylko my przechodzimy jakby z klatki do klatki, odbieramy ciągle nowe jakby błyski tej rzeczywistości, ale tak naprawdę nie dzieje się nic, bo wszystko już jest jakby poukładane. Czyli jest to no, koncepcja, która no, przeczy intuicji. No ale mnie się wydaje, że tak to właśnie wszystko działa, a jak mówię, na poparcie za mną stoją autorytety naukowe, które działają w fizyce. Oni też nie mogą wiedzieć nic na pewno, bo czas jest bardzo trudny, nie poddaje się eksperymentom. Częściowo tak, bo na przykład koncepcję czasu Einsteina, czasu, który zależy na przykład od prędkości, udowodniono. To już dawno udowodniono. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład byli dwaj naukowcy amerykańscy, którzy na przykład w latach 70. zabrali super dokładny zegar na pokład samolotu, oblecieli Ziemię z tym zegarem, no i okazało się, że zgodnie z koncepcją Einsteina ten ruch wywołał różnicę z zegarem, z pozostawionym zegarem odniesienia na Ziemi. Także te kwestie są udowodnione, chociaż nie poddają się intuicji. Także wydaje mi się, że istnieje bardzo wiele kwestii, które są sprzeczne z intuicją, a tak naprawdę one opisują właściwie strukturę czasu, strukturę wszechświata. W tej chwili chciałabym ci zadać pytanie może kłopotliwe. Bowiem w niektórych twoich wierszach pojawia się wątek Kielc i w kontekście tego mam kolejne pytania. Czy czujesz się Kielczaninem, czy lubisz Kielce i czego nie lubisz w tak, swoim mieście? No, odpowiedź jest taka, jaką dają często politycy, kiedy pyta się ich o stosunek do jakiegoś rywala politycznego. Oni zwykle mówią, to jest szorstka miłość albo szorstka przyjaźń, prawda? To bardzo, bardzo to określenie zrobiło karierę u nas w Polsce. Od pewnego czasu, tak, kiedy prezydent kiedyś się dokładnie, wypowiedział. Ale to jest dobre określenie rzeczywiście, tak. Bo wydaje mi się, że moje uczucia do Kielc to jest właśnie szorstka miłość, bo no faktycznie no, mieszkam tutaj od tylu lat, tu urodził się mój syn i wychowywał. Rzeczywiście, no, wszystko, co się działo w moim życiu dojrzałym, to są Kielce, więc trudno, żebym na przykład nie lubił tego miasta. Dostrzegam różne wady Kielc, ale z drugiej strony daleki byłbym od tego, aby uważać, że one są specyficzne dla Kielc. Oczywiście, jeżeli się pisze tekst piosenki, to się trochę koloryzuje swoje uczucia, że tak powiem, czyli po prostu przegina się w jakimś kierunku. No, tam piosenka Nasze Miasto jest wprost poświęcona Kielcom i dosyć pesymistyczny obraz zawiera, ale też no, w całej Wpiegach jest dużo takich no, uczuć pozytywnych wobec Kielc. Także wszystko to jest oczywiście skomplikowane, jak zawsze kwestia uczuć i powiem, co najbardziej mi się podoba w Kielcach. Najbardziej w Kielcach podoba mi się to, że po 5 minutach znajduję się w lesie i to w tym kierunku bym się nie poruszał. Podzielam, że dla Polski ta odległość to jest 30 minut. Znaczy taka
zapewniany czas. Czyli ja nie wierzę, że w Krakowie po 30 minutach można się znaleźć w lesie, ale podobne tak to działa. Natomiast no, w Kielcach to jest 5, no tak, 10, no tak. Okej, okay, góra, 10 góra. Więc Kielce są miastem, które leży w lesie. W samych Kielcach może brakuje mi zieleni, ale to, co naprawdę mi się spodobało w Kielcach, po tym jak już skonstatowałem, że aha, klamka zapadła i będę mieszkał w Kielcach, a nie w Krakowie, w którym ewentualnie mógłbym mieszkać, nigdy nie pożałowałem tej decyzji. To jest coś, co mogę tutaj w tym momencie powiedzieć. No i to już o czymś świadczy. Tak, mieszkanie w Kielcach ma swoje ogromne zalety. Ja lubię spokój, tak naprawdę zewnętrznie, nie lubię hałasu, nie lubię tłumu. I to dają Kielce. No, na przykład korki w Kielcach to jest śmieszna sprawa. No, kilka minut stoimy, już klniemy, tak, a tak naprawdę wiemy, co się dzieje w innych miastach. Także jest to miłe miejsce do mieszkania z wielu powodów, a jeżeli ktoś lubi kluby nocne, no to będzie się czuł lekko zawiedziony nikłą, może zbyt skromną ofertą. Ofertą, tak. Ale podzielam tą twoją opinię o tym, że mamy rzeczywiście blisko do różnych zalesionych miejsc. Ja mieszkając na Podkarczówce mam 5 minut do lasu. 5, może nawet bliżej. Może nawet bliżej. To zależy jak szybko idę. Tempa, no właśnie, no właśnie. Czy tęsknisz za czymś? Za przeszłością. Zawsze tęsknię za przeszłością, za tym, co było i co nie będzie więcej. To też jest taki w pewnym sensie moja obsesja. No, przemijanie, po prostu przemijanie. Trudno mi się pogodzić z przemijaniem i chyba do końca się nie pogodzę, a równocześnie zdaję sobie sprawę, że nie mamy na to żadnego wpływu, chociaż na pewno jakimś remedium jest twórczość. Twórczość jest z metodą walki z czasem. Tak mi się wydaje, że jakoś podświadomie tak to odbieramy. Może przytoczę tutaj to, co mi mój brat kiedyś napisał, bo to ma związek i z nauką, i z twórczością. Ja nie mówię, że ja podzielam to zdanie, ale mnie to tak rozśmieszyło, że mam ochotę to tutaj zacytować. Pamiętam, kiedy zauważył moje piosenki, nie mamy kontaktów za bardzo na co dzień, mieszka zupełnie bardzo daleko, no w tej chwili na Islandii pracuje. W każdym razie, kiedy zauważył moje piosenki, bardzo je docenił i napisał tak: wiesz co, za 50 lat to nikt nie będzie pamiętał o jakimś przemarzeniu gruntu w jakichś twoich artykułach, a będą ludzie słuchali twoich piosenek. Nie mówię, że to jest prawda, nie mówię, że w to wierzę, ale to było bardzo zgrabne i pokazywało istotę rzeczy. Faktycznie pamięć o naukowcach jest bardzo ulotna, bardzo, bardzo ulotna. Zwróć uwagę na jedną kwestię. Jakiś wierszokleta XIX-wieczny, który naprawdę nie był poetą wybitnym, on będzie miał swoje miejsce na przykład w Wikipedii. O każdym jest hasło. I coś tam gdzieś tam z Wyspiańskim miał do czynienia i okej, okay, już jest oczywiście wielkie hasło. Natomiast wybitni nawet naukowcy po prostu przechodzą zupełnie do jakiejś otchłani, która się nad nimi zamyka. Wybitni nobliści, no tak, no oczywiście o nich się pamięta. Teraz czytam taką książkę o wydziale, no właśnie od tego kolegi dziekana dostałem, o wydziale bratnim, czyli na Politece Krakowskiej. No tam jest mowa o różnych profesorach, którzy zakładali ten wydział, którzy naprawdę mieli w swoim czasie ogromne osiągnięcia, byli bardzo, bardzo cenieni. Ja właściwie tak dla sportu, z ciekawości, zacząłem szukać danych o nich w internecie. Przede wszystkim, czy istnieje hasło w Wikipedii, czy ktoś utworzył. Jak mówię, różni poeci, różni prozaicy nieudani, oni wszyscy mają hasła. Ktoś pracowicie to znalazł, to hasło poukładał, data urodzenia, data śmierci, jakieś charakterystyczne rysy twórczości. O depresorach nie ma nic. Po prostu o nich wszystkich nie ma nic. Jeżeli ktoś umarł przed erą internetu, to już nikt sobie nie zadaje trudu, aby mu tworzyć hasło w Wikipedii. O jakichś współczesnych naukowcach, tak, no są hasła. Natomiast to jest naprawdę no, zatrważające wprost, jak bardzo nauka nie daje, no, nazwijmy to w wielkim cudzysłowie, sławy. Naprawdę jest to dane tylko nieliczne. Zresztą zobaczmy, co się dzieje na rynku celebrytów. No, tam nie, celebryci to jest odrębna sprawa. No tak, ale czy znasz wielu celebrytów, naukowców? No, dwóch, trzech może by się nazwał, prawda, którzy tam udzielają w mediach i tak dalej, ale oni nie są ceni za naukę. Profesor Nowak na przykład, Piotr Nowak, którego sobie bardzo
cenię w programie Kronos, nie wiem czy słuchasz. Nie, nie, właśnie akurat a nie. A polecam nie, nie. filozoficzne dyskusje. Ale no więc, to jest wywiad o tobie. Tutaj nie do końca się z tobą zgadzam, ponieważ no, znając twoje dokonania naukowe, wiedząc, że masz naprawdę te dokonania na poziomie międzynarodowym, będziesz wciąż cytowany w literaturze, nawet za 10, 20, 30 lat. Na razie się to sprawdza, ale to jest bardzo na razie, moim zdaniem. To znaczy, te cytowania faktycznie przybywają, ale myślę, że będzie taki moment, kiedy zaczną maleć gdzieś tam po mojej śmierci, a w końcu przejdą do zera. No niekoniecznie. No, nawet ci, którzy będą dokonywać nowe jakieś odkrycia, ale w zakresie twojej działki, którą się w tej chwili zajmujesz. Tak, no gdzieś tam coś tam, jakieś przyczynki, jakieś tego rodzaju rzeczy, tak, oczywiście. To, wiesz, to będą daleko cytować. Od tego do popularności, no czymś innym jest cytowanie, a czymś innym jest pamięć ludzi. Bo, no chyba, że zależy ci na tym, żebyś nie, był jeszcze coś chcę powiedzieć. Gościem telewizji. Nie, absolutnie nie o to mi chodzi, tylko mówię o pamięci o człowieku. Tak? Ja miałem takich mistrzów zagranicznych. Był taki Dwayne Anderson, amerykański naukowiec, który się zajmował przemarzaniem gruntów. I to był taki mój mistrz, w sensie, że no, pożerałem każdy jego artykuł, każdy, który wyszedł z jego ręki. On już nie żyje, ale skąd się dowiedziałem, że nie żyje? Stąd, że się wreszcie zainteresowałem człowiekiem. I w tym momencie do mnie dotarło, że w nauce istnieje bardzo specyficzna popularność. To jest bardzo dziwna popularność, jedyna w swoim rodzaju. To znaczy, ktoś jest popularny w sensie, że jest często cytowany, ale bardzo rzadko ci cytujący zaczynają się zastanawiać, a co to był za człowiek, a jak on wygląda, a gdzie on żyje, a czy on ma jakąś rodzinę, a czy on jeszcze żyje, czy może on już umarł. Zauważ, że takie pytanie się zadaje bardzo, bardzo rzadko. I no, to jest właśnie smutne. I tu to jest właśnie zgodzę. Smutne, bo zupełnie inaczej to działa w przypadku twórców. Twórców traktujemy zupełnie inaczej. Interesujemy się od razu ich życiem, natychmiast. Jeżeli tylko coś zwróci naszą uwagę, to teraz przechodzimy do życia, bo uważamy, że jest jakiś związek, prawda, pomiędzy życiem a twórczością. Natomiast tutaj jakby podświadomie uważamy, że życie nie wpływa na twórczość naukową, to też nie interesujemy się tymi kwestiami. Tomku, świetnie się z tobą rozmawia i no tutaj nie, wiem, czy nie ma... Nie za dużo gada. No właśnie, musimy zmierzać ku końcowi, ale no, na tle tych informacji, które już padły na twój temat, wielu pasji, dorobku naukowego, czy zdradzisz nam jakieś swoje słabe strony? Myślę, że mogłaby to być... niecierpliwość. Jestem człowiekiem, który bardzo szybko chce mieć efekt. Mhm. Na przykład w twórczości piosenkarskiej bardzo przeklinałem tą swoją niecierpliwość, bo szykując płytę, zdałem sobie sprawę, że właściwie to te nagrania, które już niby są gotowe, przez te tam 4 lata ostatnie przygotowywane, one się w większości nie nadają na płytę. Bo dlatego, że ja tak wymyślam, jest muzyka, jest tekst, czas, pras, nagranie już na YouTube. I to był błąd. To był ogromny błąd, bo to mnie kosztowało ogromnie dużo pracy przez ostatnie pół roku, czyli od momentu, kiedy tam na wiosnę zapadła decyzja, że no już tą płytę powinienem wydać, musiałem jakby wszystko nagrywać od początku. I to był świetna dla mnie nauczka, jaki ja jestem. I gdybym spokojnie tego podchodził, już cyzelował nagranie, dawał na YouTube, to po pierwsze byłyby może bardziej docenione, bo byłaby lepsza jakość, a po drugie no, odszedziłbym sobie masę pracy. Więc tak mi się wydaje, że jak tak pytasz, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Zbyt szybko chcę mieć efekty. Tomku, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję, bo życie było dla mnie też bardzo zajęty i mimo to znalazłeś czas na tą rozmowę i dzięki temu dziękuję bardzo się i tobie i Kielskiemu naukowemu, uprzejmie. Które wymyśliła, rozumiem, dziękuję. Dały ideę tej rozmowy. Dzięki.